portret Józefiny Geppert ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Bardzo ważny obraz, ponieważ przedstawia dziewczynę, w którą zaangażowany był uczuciowo sam nasz malarz Aleksander Kocis. Obraz przed przyjęciem do konserwacji był w dobrym stanie technicznym, ale był w znacznym stopniu przemalowany, zabrudzony, pokryty pożółkłym werniksem, także głównie wszystkie sprawy estetyczne dotyczyła konserwacja. Obraz jest malowany w sposób charakterystyczny dla Kocisa, czyli cały nacisk na modelunek światłocieniowy, na szczegółowość przedstawienia jest w punkcie centralnym i jest to twarz. Natomiast mniej istotne elementy, owszem, są zaznaczone kolorystycznie, to jest jak gdyby ta pierwsza warstwa właściwej warstwy malarskiej z wprowadzonym kolorem, ale już nie są szczegóły dopracowane, także widać, że dłonie są ledwie zaznaczone. Bardzo ciekawa jest tutaj scena, ona była malarką, zresztą uczennicą Kocisa i jest przedstawiona jako osoba malująca obraz, na którym to jest słabo czytelne, ale widać tutaj klęczący mężczyzna przed kobietą.